Cześć, z tej strony Estera. Dziś na szybko króciutki poradnik o tym, jak zrobić bransoletkę na gumce. W moim wypadku z kamieni. Więc nie przedłużajmy, zapraszam. Do zrobienia takiej bransoletki będziemy potrzebować nożyczki. Oczywiście. Kamyczki i gumkę. Ja swoją gumkę kupuję na przykład na Allegro. Są też sklepy rękodzielnicze, są też inne sklepy, gdzie spokojnie możemy się zaopatrzeć, więc spokojnie jest to dostępne. Ja jeszcze korzystam z takiej podkładki, gdzie mam poukładane rozmiary. Też mi się to przydaje do na przykład ułożenia jakiegoś wzoru, sprawdzenia jaka jest wielkość, ale na początku z tego w ogóle nie korzystałam. Teraz na szybko ułożymy sobie, jak taka bransoletka będzie wyglądać. Szczególnie jeżeli mamy ileś tam kamyków, które będą jakoś się przekładać. Jeżeli robimy z jednych kamyczków, to po prostu nawlekamy do osiągnięcia pożądanej przez nas długości. Możemy sobie po prostu przekładać. Ja akurat przekładam je dwa turmaliny i jeden opalit. Zobaczymy. Do zobaczenia za chwilkę. Ok, tak będzie mniej więcej wyglądać moja bransoletka. Więc teraz zabieramy się za nawleczenie jej na gumkę. Lecimy. Ok, mamy nawleczone nasze koraliki. Możemy sobie sprawdzić, że mniej więcej będzie to pasowało. Ucinamy gumkę. I teraz istotna rzecz. Delikatnie naciągamy tą gumkę. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to w trakcie noszenia niestety, ale może nam się ona rozciągnąć i później za bardzo nam wisieć. I teraz rozciągamy i ściągamy te kamyczki do środka. Tak? O, ta gumka nam się troszkę też wydłużyła. I teraz zawiązujemy jeden supełek, delikatnie dalej naciągając. Drugi supełek. I trzeci supełek. Czasami tych supełków robię nawet 4, w zależności od tego, jaką dużą mamy dziurkę w kamyczku. Ucinamy jak najbliżej, ustawiając jakieś tam troszeczkę. I teraz tą końcóweczkę, taką nieestetyczną, chowamy w kamyk. Mocno wciągamy. Ale nie za mocno. Schowane. W ten oto sposób uzyskaliśmy bransoletkę z kamieni. Jest ona na gumce, spokojnie wejdzie nam na rękę. Dziękuję za oglądanie. Cześć, do miłego zobaczenia.